Cześć, ja jestem Kukman, witajcie na moim kanale i chciałbym podzielić się z Wami moimi wrażeniami i opinią na temat konsoli PlayStation Classic. Cena tego sprzętu na premierę była odstraszająca, ale w związku z negatywnymi opiniami na temat tego, co znajduje się w pudełku, Sony bardzo szybko obniżyło cenę. Postanowiłem zakupić PlayStation Classic, ponieważ mam wszystkie konsole od tego producenta. Niestety, wszystkie negatywne opinie w internecie są prawdziwe. W pudełku nie ma zasilacza. Poza konsolą jest kabel HDMI, przewód USB oraz dwa pady. Istnieją dwie wersje konsol, jedna na rynek japoński oraz druga na rynek amerykański oraz europejski. Ta druga wersja ma wgrane takie same wersje regionalne dla obu kontynentów. Tekken 3 przykładowo jest w wersji PAL, czyli w 50 klatkach na sekundę. I dla nas to jest normalne, bo jeżeli ktoś używał oryginału w tamtych czasach, to właśnie w taką wersję mógł sobie pograć. Ale dla Amerykanów to jest slow-mo znanej gry. Oficjalnie nie ma możliwości ściągnięcia nowych, dodatkowych gier, bo nie ma dostępu do internetu, a tym samym do PlayStation Network. Pady są wykonane z taniego plastiku w porównaniu do oryginalnych padów dodawanych do PlayStation 1. W środku konsoli znajdują się badziewne podzespoły, które uruchamiają darmowy emulator, czyli to, z czym Sony walczyło przez wiele, wiele lat. Wśród 20 gier wgranych na stałe do konsoli jest naprawdę parę rodzynków. Przykładowo za używane Final Fantasy VII możecie kupić tą konsolę, ponieważ ceny tej gry są kolosalne na portalach aukcyjnych. Większość z gier wgranych w PlayStation Classic jest w wersji NTSC, ale kilka jest w systemie PAL. Istnieje możliwość hakowania urządzenia poprzez port USB. Niestety nie działają wszystkie pendrive'y, a w mojej kolekcji znalazł się tylko jeden, z którym konsola chce współpracować. Stąd też wiem, że PlayStation Classic nie jest w stanie wyświetlić w stałych 60 klatkach takiego Tekkena 3. Ogólnie jestem zadowolony z zakupu, ale tylko dlatego, że jestem kolekcjonerem. Jeśli macie sentyment do pierwszej konsoli Sony, co pewnie kupicie i będziecie tak samo zadowoleni jak ja. Jeśli jednak nie jesteście sentymentalni, a chcielibyście zagrać tytuły z pierwszego PlayStation w jak najlepszej jakości, to polecam inny sprzęt. Pierwszym urządzeniem, które warto polecić, jest PlayStation 3. Nie będę przedstawiał tej konsoli, ale przypomnę, że każda wersja uruchamiała tytuły z pierwszego PlayStation, a pierwsze modele uruchamiały także tytuły z PlayStation 2. Wystarczy włożyć płytę do konsoli i cieszyć się rozgrywką. Jeżeli nie macie gry, to możecie ją zakupić w sklepie PlayStation Network i ściągnąć ją na dysk konsoli. Drugą konsolą jest PlayStation 2, także uruchamiała tytuły z szeraka, a na portalach aukcyjnych jest pełno przejściówek umożliwiających podłączenie tej konsoli przez kabel HDMI. Po trzecie, PlayStation Vita. Ostatnia przenośna konsola Sony. Także uruchamiała gry z PlayStation 1, ale tylko tych, które można zakupić w PlayStation Network. I to nie wszystkich, bo przykładowo Fate to Black nie udało mi się uruchomić. Jeżeli ją przerobicie, to uruchomicie wszystko, co wgracie. Dodatkowo można zakupić wiele tytułów z PlayStation Portable, czyli pierwszej przenośnej konsoli Sony. Po czwarte, PlayStation TV, czyli PlayStation Vita bez ekranu, którą można podłączyć przez kabel HDMI do telewizora. Niestety ten sprzęt nie uruchamia wszystkich gier z PlayStation Vita, ale także z PlayStation Portable i PlayStation 1. O ile tytuły wykorzystujące dotykowy ekran, dotykowy tylny panel oraz kamerę Vita potrafię zrozumieć, to nie do końca wiem, dlaczego nie można uruchomić czterech pierwszych części Final Fantasy z PlayStation Portable. Konsola ma slot na kartę pamięci oraz slot na oryginalne gry z PlayStation Vita. Można do niej podłączyć pady DualShock 3 oraz DualShock 4 i nie ma ich w zestawach sprzedawanych w Polsce. Na sam koniec chciałbym wspomnieć o Raspberry Pi, a także o innych mini komputerach. W mojej kolekcji znajduje się Raspberry Pi model 3B+, z systemem RetroPi 4.4 na bazie Linuxa w obudowie NESPA. Ktoś powie, że emulacja jest nielegalna, ale z drugiej strony przecież Sony robi to samo w nowym PlayStation Classic. Do Raspberry Pi podłączycie bez problemu prawie każdego pada.
A systemy, jakie potrafi symulować, to m.in. Panasonic 3DO, Amiga, Amstrad, Atari 2600, 5200, 7800, Atari Jaguar, Commodore 64, Dreamcast, automaty, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, konsole Sega, Master System, Mega CD, Mega Drive, konsole Neo Geo, Neo Geo Pocket, Neo Geo Pocket Color, Nintendo 64, Nintendo DS, a także PlayStation 1. PlayStation Classic jest sprzętem dla kolekcjonerów, który natknął mnie do stworzenia nowej serii o zapomnianej konsoli Sony PlayStation TV. Na moim kanale postaram się przedstawić Wam tytuły uruchamiane właśnie na tej konsoli, abyście sami mogli ocenić, czy warto, czy też nie warto zainteresować się tym sprzętem.